Check, 1, 2, 2. Bardzo dużo metalowych zespołów ma podejście do pieniędzy takie odległe. Słuchacz, który przychodzi, jest nauczony tego, że super jest zobaczyć również supporty. Nikogo tam nie odchodzi, czy on w tym momencie o kotkach, czy o pieskach śpiewa. Jak to jest być menadżerem zespołu grających metal? Niełatwo, to na pewno, ponieważ zazwyczaj są bardzo silne osobowości w takich zespołach, chcące się zaprezentować jak najszerszej publiczności, a niestety w dalszym ciągu metal jest troszeczkę niszą. Menadżerowanie, zajmowanie się booking, załatwianie koncertów jest troszkę utrudnione. Na pewno to nie ułatwia też pewnych kwestii finansowych. Czy masz w takim razie jakiś inny pomysł też na zarabianie pieniędzy? Szczerze, właśnie bardzo dużo metalowych zespołów, które ja znam, czy z którymi którym chociażby gram, ma podejście do pieniędzy bardzo takie odległe. Mhm. Że to jest jakiś dodatek do tego, co robią. Jasny, ważny, bo fajnie by było chociażby za przejazd mieć zwrot pieniędzy, ale większość, to jest uważam też super, nie robi tego dla pieniędzy. I to jest bardzo dla mnie też ważne, że naprawdę to jest, tak jak się mówi, pasja, taka już, no bo wręcz zazwyczaj się tylko dokłada. I widać to po prostu, że to się robi z sercem. Jeżeli ktoś to robi i się tym zajmuje, to naprawdę wie, o co chodzi i nie jest nastawiony po prostu na jakiś zarobek. Jak w takim razie postrzegasz jakby swoją rolę jako menadżera zespołu Dom Zły? W sensie, czy jesteś tylko taką osobą, że tak powiem brzydko mówiąc, załatwiania pewnych kwestii, a czy też jesteś taką osobą, która będąc muzykiem też sugeruje pewne rozwiązania? Znaczy nie, tutaj jestem stricte osobą bardziej od po prostu bookingu i od koncertu. Właśnie wszystko zaczęło się od trasy, którą zrobiłem tak naprawdę razem z Corporation, mamy taką bookingową agencję z Wrocławia i zgłosiło się do nas zespół Guantanamo Party Program, że po prostu chcieliby trochę pograć koncertów, żeśmy im w tym pomogli. No i wzięliśmy to i zaprosiliśmy między innymi zespół Dom Zły i zespół Odra do tej trasy. Zrobiliśmy w styczniu trasę 4 miasta. Ludziom z Domu Złego tak się jakby spodobała organizacja tego, a było to, muszę przyznać, moja pierwsza trasa, którą zorganizowałem. I uznali, że tak wszystko fajnie wyszło, że super by było, jakbym im pomógł też w dalszym ciągu. No i coś się miało tutaj kroić, coś już miało się wydarzyć w jakieś festiwale, coś takie rzeczy. No ale tak, wiemy jak jest, się stało, więc wszystkie plany runęły. No i teraz staram się to wszystko jakoś na przyszły rok po prostu przełożyć. No właśnie, a jeśli chodzi o twój drugi zespół, Tun. W zeszłym miesiącu wydaliśmy swój debiutański album. To jest mój zespół, w którym gram na perkusji, razem z moimi trzema przyjaciółmi i gramy black metal, więc my to nazywamy black metalem, chociaż dużo jest naleciałości też innych. No właśnie, przez to, że dopiero zaczynamy, no to staramy się gdzieś na jakieś supporty dostać. Już się na przykład uważam za fajne taki zespół Imperial Triumphant z Nowego Jorku, gdzie jazzmeni stwierdzili, że pograją sobie black metal i udało się na przykład wypracować właśnie przed nimi i to był chyba nasz dopiero drugi koncert tak naprawdę, więc dość tak szybko. No i zobaczmy, co będzie dalej. A jak w ogóle postrzegasz z twojej perspektywy jako menadżera, ale też muzyka, scenę metalową w Polsce? No to jest super, bo tak jakby no, to jest jedna duża grupa ludzi i widać to wsparcie. Słuchacz, który przychodzi, jest zazwyczaj świadomy. Jest nauczony tego, że super jest zobaczyć również supporty, że nie przychodzi tylko na gwiazdę wieczoru, tylko naprawdę na całe, czy festiwale, czy pojedyncze koncerty. I ja uważam tą niszę za, no, 7 dni, dlatego że ją po prostu kocham. A widzisz wśród tych odbiorców ludzi młodych? Znaczy, no na pewno, no, na pewno. I wydaje mi się, że młodzież bardziej chodzi w dalszym ciągu na te największe gwiazdy. Bo to jest taki, chyba każdy miał taki próg wejścia w taką muzykę. No i pierwsze co, to są jednak wyjazdy na największe nazwy, na największe festiwale i rzadziej się młodzież, jak to nazwijmy, widzi na takich koncertach undergroundowych, ale
Również przychodzą, na pewno. Jest przyszłość. Tak, ja myślę, że jak najbardziej. Szukają! Fakt, że zespół Dom Zły ma wokalistkę, to jest jakiś atut, który ty jako menedżer starasz się uwypuklić? To powinno być jakąś normą. Dlaczego to miałoby być coś niezwykłego? Ale w metalu nie ma wielu. No właśnie. Właśnie. No i przez to jest to rzeczywiście jakiś duży atut. Zrobiło to trochę szumu, a najważniejsze, że Ania po prostu jest super wokalistką i weszła w ten zespół naprawdę jak do siebie. Czy jest jakiś plan na promowanie zespołu za granicą? Uderzam na pewno do festiwali zagranicznych. Myślę, że to jest taki najłatwiejszy sposób, ale również też jest fajne podpiąć się po prostu pod jakiś większy zespół i jako support z nimi pojechać. I w tym kierunku też staram się coś zdziałać właśnie, bo mamy parę zespołów metalowych, black metalowych, które dobrze sobie radzą za granicą. Z zespołem Dom Zły to jest też fajne, że oni naprawdę na takich pograniczach są troszeczkę, gdzie jedną nogą tam załóżmy w hardkorze, drugą w metalu i mogą też pod naprawdę różne zespoły się podpiąć. Nawet bym się nie zdziwił, jakby dało się podpiąć ich pod jakiś stonerowy, a w tym momencie stoner polski naprawdę dobrze sobie radzi i już są zespoły, które robią trasy europejskie. A myślisz, że w takiej sytuacji typu granie za granicą, język polski, którym operuje zespół Dom Zły, to jest atut, czy raczej... Tak, bo trochę w metalu nie chodzi o... Jasne, tam też tekst jest ważny, ale fajnie jest się wgłębić w tekst sobie na spokojnie samemu, ale o przesłanie bardziej, jak już się słucha, czy na scenie widzi, to bardziej chodzi o te emocje i przesłanie i nikogo tam nie za bardzo chyba nie obchodzi, czy on w tym momencie o kotkach, czy o pieskach śpiewa. Później jak chcesz w domu sobie sprawdzić, się zdziwi, że ktoś w kotkach i o pieskach śpiewa po islandzku, że tak było. Ale pierwsza rzecz właśnie to jest to, że emocje i myślę, że język tutaj nie ma znaczenia. Ostatnie pytanie, z czym wyjedziesz z inkubatora? To jest ciężkie pytanie, bo jest tego masa, po prostu ogrom wiedzy, która naprawdę na wszelkich szczeblach finansowych, prawnych. Złapaliśmy po dwóch dniach po prostu takie więzi wręcz duchowe z niektórymi osobami, więc naprawdę jest świetna ekipa, świetne warsztaty od rana. No, dni mijają, tak powiem. Mam nadzieję, że za szybko się to jeszcze nie skończy. Dziękuję.